Dzień dobry Państwu, witamy się, ja się witam z Wami 16 chyba lutego, zgadza się, właśnie mi się wyświetliła data 16 lutego 2024. Dzisiaj mamy najlepszy dzień w tygodniu, czyli piątek i słuchajcie, co Wam chciałam powiedzieć. Właśnie zrobiłam zakupy, tak co miałam zrobić. Byłam w szkole, żeby powiedzieć Matyldzie, żeby zaraz po angielskim wyszła. Kierowała się do Domu Kultury, ponieważ ja jej nie zdążę odebrać. Nie ma jak po prostu. Ona kończyła taki porze angielski, gdzie ja raczej powinnam być tam już czekać na występ Władka. I Paweł tak samo. Ona po prostu nie ma nawet kogo poprosić za bardzo dzisiaj. Zresztą bez przesady, no duża już jest, więc no to dobra okazja, żeby po prostu sobie wyszła. No chciałam tylko, żeby wiedziała, rozumiała, o co chodzi. Więc byłam, poinformowałam, jak należy. Wszystko, co miałam zrobić, to zaraz zrobiłam. Teraz jadę do domu odstawić auto i przejdę się do tego Domu Kultury. Jeszcze mam chwilę, dosłownie małą. No i co? Potem już pewnie zbierzemy Władka. Później dopiero o 15.30 odbieramy Klarę, czyli taki standard piątkowy. Władek dzisiaj ma imprezkę urodzinową swojej koleżanki, więc pewnie na basen nie pójdzie, o czym mówiliśmy już pewnie gdzieś tam w innych filmach. No i tak nam się tutaj rysuje plany na wczesne popołudnie. Później to nie wiem, wieczorem dzisiaj raczej chyba spokojnie, będziemy sobie odpoczywać, a w związku z tym, że jutro wychodzimy, no więc to tyle na razie. W ogóle jest tak super ciepło, poczekaj, zaraz bym powiem, 15 stopni. Zdjęłam kurtkę i dalej jest mi gorąco w tej bluzie. No ale super, niech tak będzie, już w ogóle niech tak zostanie, już chcę wiosny, bardzo chcę, a jeszcze bardziej to chcę lata, no ale już wiosna mnie usatysfakcjonuje jak będzie. Nie ma co narzekać. Dobra, ruszam, słuchajcie, spod sklepu, więc się rozłączam. Po raz, że mnie nie widać, a dwa, że nie mogę tego przecież robić, żeby tak nagrywać jadąc. Więc nerka, bye. Pojechałam do domu, zakupy zostawiłam. Coś sobie zjadłeś? Purę zostawiamy i idziemy. Idziemy bez kurtek, ryzykownie. Ale jest ciepło na tyle, a daleko nie mamy, że chyba dobrze robimy, nie? Czy mama zapyta, to w szatni zostawiliśmy. Się tłumacz, mamie. Okay. Ogień? Już. Chcę mieć pewność, że po grillu nie wyjdzie na spacer. Dobra, dochodzi. Jest. Zajebisty ten dom. Co jest? Zajebisty ten dom. Też tak myślę. Gumę? To roztwórz to. I po występach, drodzy Państwo. No, było pięknie, wszystko się udało. Matylda do nas dołączyła, Klarę właśnie odebraliśmy z angielskiego. Dochodzi godzina 4, więc się spieszymy, trzeba Władkowi przynajmniej kanapkę dać i odprowadzić na te urodziny. Chyba się nie zdąży tam nic poważnego zjeść, ale przynajmniej kanapkę, żeby... No teraz to jeszcze nic nie ma, możesz kanapkę teraz dostać na szybko. Klara, weź się, nie wieszaj. Dobra. Tatuś niesie plecak, już go plecy bolą. No weź, nie wiem jak oni chodzą z tym plecakami. No ja też nie wiem. No ja to spoko, ale sama zobacz. No wiesz, na szczęście podwożę ją pod samą szkołę i odbieram przeważnie samochodem, albo noszę jej plecak po prostu. Tylko gorzej, jak będę miała trzy nosić, to wtedy będzie trochę słabiej. No nic, idziemy dalej. Pogoda jest super sprzyjająca takiemu spacerowi. Zjadł go jeszcze coś na szybko. I pędzi. Pokaż nosie z przodu, taki przystojny jesteś, że nie wiem. Pokaż nosie. Puść tą kurtkę. No, pięknie. O! Dobra.